jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze. No, teraz po raz pierwszy próbowałem zgiąć nogę i jestem. Ile jesteś po zabiegu? Parę godzin, prawda? Około 6-5. A pokaż, jak zginasz nogę. Okej, okay, super. Nie będziemy jej dalej zginać, bo może cię bolać dren. Czuję, że bym jeszcze mógł. Jak się czujesz? Bardzo dobrze jestem. No, dobę po zabiegu. No, dobę i 6 godzin. Kolano trochę spuchło, nie? Kolano troszkę zalane, ale... Da się żyć. Da się żyć. Dobra, pokaż, jak chodzisz. Nie jest źle. Co prawda ty jesteś twardy zawodnik, ale nie jest źle. Z chodzeniem nie ma w ogóle problemu. Co prawda po lekach. No, jedna dobra to dzisiaj pobyt i bólowa na cały dzień. No. Naprawdę? Myślałem, że więcej wziąłeś. A pokaż, ile zegniesz. Dasz radę tak? No, ciężko. Ciężko, bo jest spuchnięte, nie? A spróbujesz na jednej nodze stanąć? Na niej? No, nie bój się. Nie próbowałem wcześniej. Boli bardzo? Nie, więcej strachu mam, niż... Nie musisz, ale chciałbym, żebyś się nie bał. Zaraz to opanuję, bo... Ja wiem. Może nie boli, ale w głowie. Super. Stoisz na jednej nodze. Jeszcze bym to pulał teraz. Dobra, ale nie będziemy tego robić, żeby się przewrócić. Który tydzień? 4,5 tygodnia. Spadł mięsień. Mięsień spadł. Ale pochodziło, chyba to mi nie przeszkadza. Ale przynajmniej go możesz napiąć. Tak, no tak. No to jest sukces, bo po początku to był flag zupełny. No po dwa tygodnie to pierwszy był najgorszy, bo wtedy jak napinałem, to w ogóle nie było go widać. No teraz głowy już są zarysowane, no jeszcze tak. Jest różnica między jedną a drugą nogą, ale już lepiej. Jest sztywna rano? Tak, głównie problem jest właśnie na jakimś po przebudzeniu, bo już tak naprawdę zaczynam od ruchu stawu skokowym, żeby tak jakby powiedzieć, obudzić, a potem rzeczywiście no, te pierwsze kroki są takie bardzo trudne. No ale już potem w ciągu całego dnia ja tak rozruszam, że najlepiej jest wieczorem. Wieczorem no, najlepiej. Ale pokaż mi mięsień, dobra? Mocny zanik jest. Dobra, na pewno nie dają drugi. Staniesz przy stole, spróbujesz stanąć na jednej nodze, lepiej już pracujesz. No, jeden oderwiesz, nie? Jest super. Wiesz co, ale ono jest na razie przegrzane. To co ci powiedziałem, trochę je przegrzałeś tymi małyszami. Ustalimy jeszcze z rehabilitantem, co będziemy robić. Na razie cel jest przekręcenie na rowerze, dobra? Dobra. Za dwa tygodnie się widzimy. Ile czasu jesteś po operacji? Około 17 tygodni. Jaki jest zakres aktywności? No, już praktycznie trenuję normalnie, jedynie co tam nie mam takiego pełnego zdjęcia. Jedynie tak wsparcie, że muszę uważać na pewno, żeby ktoś się nie zapomniał i mnie tak nie dogniótł, ale poza tym to ćwiczę normalnie. Biegasz już? Tak, długo. Okej, okay, i masz już normalne elementy treningowe. A pokazałbyś przysiad na jednej nodze? Potrafisz zrobić? Czyli przygotowujesz się już normalnie do walki? Tak. Na jednej. Jeszcze jest słabsza. A na drugiej? Nie wiem, to jest koszta, że wychodzi. Rozumiem. Ale nie jest najgorzej. Jest na pewno stabilniejsze, jeżeli chodzi na przykład o stroje. O takie rzeczy. Tutaj czuję na przykład, że mam bardzo stabilne te kolano. Jak robię na przykład drugą ręką, znaczy drugą nogą, to da, że bardzo mi pracuje staw skokowy, żeby tam nadgonić, a dwa, że kolano też ucieka. Robię to przed lustrem, to bardzo właśnie jest widoczne, że te lata, a te stabilne. Czyli poprawiła się stabilność? Tak. Przygotowujemy się do walki i trzymamy kciuki. Pół roku. I masz już pełen trening, jest 6 tygodni do... Tak, w pełni sparuję, już jestem w pełni w treningu, ponieważ mam już walkę na 6 tygodni. Dobra, połóż się, ja sobie wpadam do kolana. Zacznę jak zwykle od tego drugiego. O, tak.
kopiesz z jednej i z drugiej nogi. Tak, tak, tak. Jest pełen zakres ruchu, on wrócił ci. Tak, tak. Tak. Widzisz, że rozgrzana to super. To nie było super stabilne. Przeskakiwać może lekko. Tu się nic nie dzieje. Nie, tutaj po prostu muszę rozgrzać, żeby się. Dobra. Wszystko jest ok. Trzymam kciuki. Tak, dziękuję bardzo.